1946 rok, 4 lipca, Kielce, dochodzi do zdarzeń, które później zostały nazwane jako pogrom kielecki. Czy już nie jest najwyższy czas, aby jednak zmienić nazwę i głosić troszkę inną historię na podstawie badań, jakie zostały przeprowadzone dotychczas? To znaczy, trzeba głosić prawdziwą historię, jaka wtedy miała miejsce, bo tu chodziło tylko o to, żeby przykleić Polakom łatkę antysemitów, co się niestety udało propagandzie komunistycznej ówczesnej. My uważamy, że to nie był pogrom inspirowany przez Kielczan, przez Polaków, bo przecież spora część ofiar ginęła jednak od broni palnej, której Polacy nie posiadali, a posiadali ją milicjanci i żołnierze, którzy tam byli. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że został wtedy utworzony taki kordon z wojska i nie zostali wpuszczeni ludzie z zewnątrz, na przykład biskup z Karczówki, nie z Karczówki, tylko z katedry, próbował kilka razy tam interweniować i uspokoić sytuację. Oczywiście to nie było możliwe ze względu na to, że ta operacja była świetnie przygotowana przez NKWD-zistów. W tym samym czasie przebywał tam wysoki oficer NKWD od akcji specjalnych, który to wszystko zainspirował i zaangażował się osobiście, żeby taka sytuacja mogła tutaj w ogóle powstać i to niestety mu się udało. Zwrócić warto uwagę, że takie pogromy miały miejsce w wielu krajach satelickich Związku Sowieckiego, jak Węgry, jak Czechosłowacja, jak Rumunia na przykład. A czemu to, że miały służyć? Sowieci chcieli się pozbyć Żydów z swoich terytoriów. Im zależało na tym, aby utworzyć państwo Izrael na terenach ówczesnej Palestyny. Chcieli z wszystkich Żydów tam po prostu zawieść i żeby oni tam tworzyli państwo, które by miało być też zarzewiem konfliktu na Bliskim Wschodzie. I tak później to było przecież, jak pamiętamy z historii. Tylko warto zwrócić uwagę, że jednak z tych 700 tysięcy Żydów, którzy tam wyemigrowali z tych terenów Rosji, Polski i innych krajów satelickich, tylko około 200 paru tysięcy trafiło do Izraela, bo ci ludzie nie chcieli po prostu do takiego miejsca z powrotem wracać po tej traumie wojennej, jaką przeżyli wcześniej. Większość z nich chciała emigrować do Stanów Zjednoczonych, czy chociażby do Francji. I warto zwrócić uwagę, że do tej pory najwięcej Żydów nie mieszka w Izraelu, tylko mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że tutaj też ważnym aspektem całej sprawy było to, aby region świętokrzyski, który uczestniczył w każdym powstaniu, w każdym zrywie patriotycznym, zmienić. I chyba się udało to Sowietom, gdyż Świętokrzyskie przez długie lata było czerwoną plamą na mapie Polski, prawda? Niestety tak było. Już przypominam, że to był 46. Wtedy były bardzo silne oddziały partyzanckie, głównie Narodowych Sił Zbrojnych, WiN-u, które działały w województwie świętokrzyskim na naszych terenach. I przecież to oni byli przez Sowietów oskarżeni o tą zbrodnię, że to z całą pewnością byli hitlerowscy kolaboranci z Narodowych Sił Zbrojnych. No oczywiście no to było kłamstwo, jak ich wiele, których Sowieci popełniali. I w tym samym momencie przecież trwały też konferencje w Norymberdze, gdzie mówiono właśnie o zbrodniach, które dokonali naziści. A także, co ważne, sprawa katyńska, której Sowieci przedstawiali wersję, że tej zbrodni dokonali Niemcy. A tyle samo w tej prawdy jest co w tym, że Polacy dokonali zbrodni tutaj właśnie 4 lipca. I dosłownie 4 dni przed tymi wydarzeniami też. Tak, zgadza się. Było słynne referendum. 3 razy tak. Referendum zostało oczywiście sfałszowane. Wyniki były w ogóle niezgodne z rzeczywistością, jaka ówcześnie panowała. Wiadomo, że głosowało się pod sowieckimi bagnetami. Jak na sytuację z 1946 roku z Kielce zareagował świat? No niestety trzeba przyznać, że większość państw jednak, szczególnie te państwa komunistyczne, które wtedy rosły w siłę, podłapały tą propagandę i ta łatka została nam przyklejona zupełnie niesłusznie, jak już wcześniej powiedziałem. Ale na przykład zwróciłbym tutaj uwagę na byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. W swojej książce Widziałem Polskę zdradzoną dokładnie opisywał tę sytuację i mówił, że i pisał dokładnie, że to Polacy tam nie mieli możliwości, że to była oczywiście operacja NKWD, że to zostało wykonane rękami rosyjskimi, sowieckimi i też zwracał uwagę na to, że to referendum było sfałszowane. Co teraz powinni robić młodzi kielczanie, żeby w końcu świat usłyszał prawdę?
o wydarzeniach z 1946 roku. Trzeba tą prawdę po prostu mówić, tylko na spokojnie, nie reagować emocjonalnie do tego, tylko przedstawiać argumenty. Na przykład bardzo wiele takich argumentów wystosował profesor Jan Żaryn w swoich publikacjach na ten temat. Dlatego sięgać trzeba jak najgłębiej do źródeł, a nie tylko słuchać takiej papki medialnej, która się często pojawia i gdzie politycy wysokiego szczebla przepraszają wciąż za zbrodnie, których nie dokonaliśmy.